Ten film jest takim niewielkim sprostowaniem do filmu o kwazarach, bo zapomniałem tam powiedzieć o tym, jak promieniują kwazary. A mianowicie z nimi jest tak, że obserwujemy promieniowanie na, w zakresie radiowym, także radiowo odbieramy kwazary, ale to nie znaczy, że tylko w zakresie radiowym one promieniują, prawda? Na przykład mogą promieniować w zakresie gamma. Czyli coś, co jest bardziej fioletowe od fioletowej części widma promieniowania widzialnego. Mogą promieniować też w zakresie promieniowania rentgenowskiego czy UV. Mogą też promieniować w zakresie podczerwonym czy też mikrofalowym albo radiowym. Jednak pamiętajmy, że wszechświat jest duży i ciągle się rozszerza, więc. Im dalej obiekt, tym bardziej przesunięty ku czerwieni. To znaczy, że widmo czy promieniowanie ma trochę dłuższe fale, co oznacza, że częstotliwość jest mniejsza. To się nazywa przesunięciem czy redshiftem. Przesunięciem ku czerwieni to oznacza, że częstotliwość jest trochę zmniejszona tego promieniowania, które jest wysyłane, a my odbieramy kwazary właśnie w zakresie promieniowania. Radiowego, czyli gdzieś tutaj, warto też tutaj nadmienić, że kwazary promieniują z tak ogromną mocą, że są jaśniejsze czy emitują większą energię niż cała ta galaktyka, którą tworzy.